W tym odcinku zbudujemy miasto oparte na węglu. Oprzemy na nim całą gospodarkę. Wszyscy mieszkańcy będą pracować w kopalniach, a my zarobimy grube miliony na eksporcie. Także zacznijmy od wybrania mapy, gdzie będzie dużo węgla. Potrzebujemy dużo węgla. 56,1 W. Jak węgla. No to dobra, bierzemy tą mapę. Jakie faktorowice? Śląsk. Oczywiście, że Europa. Nie jesteśmy tutaj... Dobra, tego może niekoniecznie mogę mówić na YouTubie. Nie będziemy jakieś tam rzeczy odblokowywać. Jesteśmy prawdziwymi Ślązakami. Zrobimy wszystko sami, tak? Oto nasza... No tutaj niby jeszcze jest wiocha, ale tak naprawdę to zaraz będzie przepiękne. Ale to przepiękne miasto. Śląskie miasto. Potrzebujemy odblokować medium density, żeby zrobić prawdziwe familoki. Takie dupne osiedle zrobić familoków. No nie, nie będziemy eksportować energii, jak możemy zbudować tutaj... Nie mamy elektrowni węglowej. Oczywiście mogłem zbudować elektrownię węglową, tylko tego nie zauważyłem. Ale spokojnie, potem będę miał moment genialnego olśnienia. Niestety musimy zacząć od eksportu, co jest okropną rzeczą. W ogóle wiedzieliście, że tak się da fajnie to zrobić, że tak o, tylko podciągniecie i pyknie. No ale niestety teraz to nie pyknie. Wodę będziemy sobie spompować. No gdzieś stąd. No, spróbuję sobie użyć tego narzędzia z gridem, żeby tutaj od razu zrobić sobie takie osiedle domków. Jestem z tych ludzi, którzy nie korzystają z tego narzędzia za dużo i uważam, że jest w porządku, no ale szału nie ma. Z tej strony możemy sobie zrobić sklepy. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, czyli nie zostawiliście jeszcze lajka i suba, a podoba wam się to, co robię, to proszę, zostawcie tą subskrypcję na kanale, ona pomaga rozwijać ten kanał. Ten lajk mi motywuje do działania. O, nie pospiałem tego. Może i wygląda to obrzydliwie, ale pamiętajcie. Jak coś jest głupie, ale działa, to wiecie, co to znaczy. To znaczy, że to wcale nie jest takie głupie. Mamy tutaj żywność. To będzie sklep z połem. Taki sklep, tak? Prawie były wszędzie te sklepy. Dobrze, myślę, że możemy zacząć naszą ekspansję pod względem przemysłu. O. Wiecie, na przemysł może być ta siatka trochę większa, tak mi się zdaje, że to nie będzie nikomu przeszkadzać. Regiony przemysłowe. Zbudujemy sobie tutaj. O, mamy pierwszy kamień milowy. Czy my możemy już odblokować coś, co nas interesuje? Elektrownia węglowa jest tak daleko. Okej, no to na razie chyba niczego nie będę odblokowywał. Trochę sobie jednak poczekamy. Odblokowaliśmy medium density. To jest coś, co właśnie chciałem zobaczyć. Bądźmy szczerzy. Śląsk. Śląsk to są familoki. Tylko my też mamy te medium density szeregowe. No właśnie, właśnie. Szeregowce niekoniecznie. Oglądając to teraz, zdałem sobie sprawę, że to w sumie szeregowce bardziej wyglądają jak familoki. No ale to możemy to poprawić w następnym odcinku. I na razie skupimy się no jednak na poszerzeniu troszeczkę tego osiedla. Chociaż jest. Zapomniałem bardzo ważne rzeczy, że my tutaj mamy usługi. Zwalniam sobie rądko tutaj na wjeździe do miasta. Ja wiem, to nie jest najbardziej jakby optymalna rzecz, ale my tutaj nie robimy realistycznego miasta, my tutaj robimy Śląsk, proszę państwa. Okej, myślę, że dobre miejsce będzie gdzieś tutaj na postawienie kliniki. Nie mam niestety krematorium. Ja osobiście preferuję krematoria w tej grze. Z bardzo prostego powodu zabierają mniej miejsca. Chyba sobie nawet pykniemy to, chociaż... Nie, dobrze, dobrze. Postawię na cmentarz. Cmentarz jest... O tyle fajnie, że to jest też park tutaj, tylko jest przeogromny. Zawsze możemy eksportować to innym miastom. Na przykład wiecie, wyobraźcie sobie, tutaj do Katowic przyjeżdża taki karawanik i odjeżdża. Wyglowce. Na przykład odjeżdża do Bytomia. I widzicie, wraca do Bytomia. Bytom... To jest miasto, tak? Nie można temu zaprzeczyć. Jest to miasto. No i kurczę, martwi mnie to, że chyba będziemy musieli postawić na te domki szeregowe. Ewentualnie potem sobie to przebudujemy. Myślę, że tutaj by się dało zrobić takie bardzo fajne osiedle. Walniemy sobie grida. Tu bym zrobił właśnie takie jakieś... mocno skupione. Jakby to zrobić jeszcze... takie gęstsze. To by było spoko. Co to ma być? Co to się z tym dzieje? No właśnie, dlatego wam powiem, że to narzędzie z gridem jest... No ciekawym niby pomysłem, niby wszystko fajnie. No widzicie, jakie potem potworki z tego wychodzą. Ja bym chciał takiego grida tylko robić tutaj. O kurwa mać, to zrobiłem grida. Nie przejmujemy się tym. Jakoś to kombinujemy, no i... Kurde, obrzydliwe to wszystko wyszło z tym. Tak to jest, wam powiem, że... Niby ułatwiają,
niby wszystko fajnie, nowe narzędzie. A jak to się kończy? No jeżeli tak, trzeba samemu to wszystko zrobić. Jeszcze kurczę, co tu się dzieje w ogóle. Dobrze, tutaj zrobimy sobie te szeregowce. Tak jak mówię, nie jestem fanem tego rozwiązania. Wolałbym to troszeczkę inaczej rozbudować. Ja mogę zbudować elektrownię węglową. Oh my god! Wow! Czemu? Ja patrzyłem na tą dużą... No i my eksportujemy prąd. Jak my możemy tutaj na naszym pięknym węglu, znaczy no jeszcze nie naszym, bo nie ma wydobycia, możemy na tym cudownym węglu już lecieć od teraz. Ajajaj. No to dobrze, no podpinamy się od razu tutaj. I teraz to my, uwaga, powinniśmy eksportować energię, tak? Tak, halo? O, proszę bardzo, widzicie, to jest zysk. Co? Czemu to jest zero? Dobrze, mniejsza o to. Może zaraz to się naprawi. Zbudowałem szkoły. No wiadomo, edukacja jakaś musi być. Już mamy tutaj domki. Średnie zagęszczenie, tak? O, dobra, jesteśmy dużą wioską. Niestety, nadal nie mamy wydobycia węgla. Jak wbija się milestone'y, to każdy z was to wie, nie muszę tego nikomu tłumaczyć, to się dostaje nowe usługi, o których oczywiście zapomniałem. Więc jest tutaj ogromne ryzyko pożaru, wszystko się wali generalnie, przestępcy biegają po ulicach. Ale spokojnie, a to już to naprawię. Skala na przestępstwo jest zero, ale oni tak się martwią. Olbrzymia wioska, no ale to nadal nie jest to. Nadal to nie jest to. Jestem ogromnym fanem transportu, przyznam się wam. Dlatego na pewno zrobię te taxi depo. Gdzieś może i tutaj. Żebyśmy nie musieli korzystać z obcych taksówek. I chyba nawet ulepszymy to do tej centralnej dyspozytorni. Tak zróbmy. Czy ja chcę inwestować w zajezdnię? No prawda jest taka, że chcę. Że chciałbym zrobić busy. Ponieważ, no, praktycznie by to było, żeby z tej strefy, właśnie możemy porobić dzielnicę tak przy okazji, żeby z tej strefy zrobić transport do naszych przyszłych kopalni, tak? Wiadomo, no, jak już ludzie będą tam kopać ten węgiel, no to nie chociaż mają łatwy transport. Musimy zapewnić idealne warunki rozwoju górnictwa. Powstawiamy jakieś fajne miejsca. Oczywiście jestem fanem robienia eksmisji, tylko po to, żeby ktoś miał trochę rozrywki. Także tutaj wstawimy jakąś drobną eksmisję, tutaj zrobimy jakiś park dla psów, tak, w środeczku, o. To już będą zadowoleni. Jednak pozostaje tutaj ta kwestia. O kurde, wiem dlaczego nie zabudowałem tego tyłu, bo chciałem tutaj zrobić ten wielki stadion. Tylko to jest troszeczkę droga sprawa. Będę musiał chyba rozwalić tę ulicę. I zbudować tutaj stadion, ponieważ to jest bardzo fajna rozrywka. On zapewnia ile? Plus 40 do rekreacji zewnętrznej. No to było idealnie. O, możemy sobie zrobić tutaj mały plac, tutaj. O, myślę, że tu. O. No i super, teraz wszyscy są zachwyceni. Jeszcze nie wiedzą, co ich zaraz czeka, że zaraz tutaj jedną opcją to będzie wydobycie węgla. Okej, okay, taksówek absolutnie jest mnóstwo. 20 na 20 jest w drodze. Zobaczymy, czy nam to w ogóle jakieś zyski przynosi. No, niestety nie, ale pamiętam, gdzieś tutaj było takie coś. O, tutaj są uchwały, dobra. Minimalna opłata taksówkowa trochę podniesiemy sobie. Ponieważ fajnie by było, jakbyśmy zarabiali na taksówkach, a nie tracili. O, nie. Grę mi skraszowało. Dobrze. Chwila prawdy. Czy zrobił się autosave? Coś tutaj jest. Zobaczmy, jak bardzo nas cofnęło. Chyba nie tak bardzo. Familoki to mi się kojarzą z Niki i Szowcem. Także tak to nazwijmy. A domki... Widzowie, zrobimy sobie mały research. Co wy na to? Mamy tutaj piękne Katowice. I zobaczmy, gdzie bardziej są takie domki. Tutaj, osiedle z Grzebnioka. No są tutaj faktycznie. Są to domki jednorodzinne. To myślę, że to jest nie taki głupi pomysł. Oczywiście nie, żeby to miało jakiś, wiecie, super sens z rozłożeniem, no ale myślę, że się nie obrazicie na mnie, co? Ewentualnie później to jakoś pozmieniamy, żeby miało to więcej sensu. Kurczę, chociaż zastanawiam się tak jeszcze. Jak wejdziemy sobie tutaj w nasz rozwój, jesteśmy w stanie zainwestować w elektrownię węglową taką wielką.
Bo czy inne jakieś rzeczy są takie ciekawe? No, może w szkoły, kurczę, żeby na jakieś, nie wiem, uniwersytety porobić. No albo w transport. No, na razie aż tak bym się tym nie interesował. Chyba faktycznie tak zrobimy, co? Przyinwestujmy. Jak chcemy oprzeć to miasto na węglu, to jak jest lepsza droga niż kupienie elektrowni węglowej? O kurde, jakie to jest wielkie. Czy my chcemy zrezygnować z tej elektrowni? Ona kosztuje 70 tysięcy, ta pewnie będzie kosztowała mnóstwo. 600 tysięcy na miesiąc. Dobra, trudno. Robimy tak. Zmieniamy nasze główne źródło energii. Zamiast małej elektrowni wstawimy przepotężną elektrownię węglową. Okej, okay, jest to przepotężna elektrownia. Tak, żebyśmy mogli zarabiać chociaż na niej trochę, chociaż obawiam się, że koszty utrzymania tego będą przeogromne. Spójrzcie na to. 300 MW. Co my tutaj mamy za upgrade'y? Składowisko węgla, dodatkowa turbina. To jest fajne. Nowoczesny piec też jest spoko. Filtr spalin. Po co to komu potrzebne w ogóle? Och, widzicie to? To już powiedz, zaczyna wyglądać tak, jak chcę, żeby to miasto wyglądało. Mam tutaj piękny węgiel. Piękny dymek. Jestem ciekaw, jak to wygląda z eksportem. Eksportujemy absolutnie mnóstwo. Tylko czy to jest w ogóle rentowne? No, nie do końca. Jakbyśmy troszeczkę zmniejszyli tutaj koszta, a trochę podnieśli cenę za prąd, to nadal jesteśmy bardzo, bardzo do tyłu. No trudno, trudno. Tak to niestety wygląda. Okej, dobra. To się nazywa zysk. Okej, już mamy problem z opuszczonymi. Z wysokim czynszem. Jak to są dosłownie tanie mieszkania. No niestety, jak siedzicie w społeczność City Skylines, to ten koszt gruntu to jest jakiś żart. Nie wiem w ogóle, jak oni wymyślili tą mechanikę, nie wiem, gdzie to sprawdzić. Wartość ziemi. No widzicie, to jest jakimś cudem ogromna wartość ziemi. No to opuszczony jest budynek, cudownie. Zainwestujmy trochę w edukację, przynajmniej w tą szkołę pomaturalną. Tutaj myślę, że zrobimy sobie taki kącik po prostu szkolny, bo nam łatwo będzie potem tutaj busy wysyłać, czy cokolwiek. Dobra, mamy wielkie miasteczko. Wiecie, co to oznacza? Mamy takie coś jak wydobycie węgla i teraz tak naprawdę zaczyna się to, co chcę zrobić. Jak wejdziemy sobie tutaj, specjalistyczny przemysł, mamy sobie takie coś jak wydobycie węgla. I mamy tutaj mnóstwo węgla. Dobrze, to jest nasz teren, na którym się teraz skupimy. Co prawda jest tutaj wysypisko, więc może to niezbyt korzystne. Przydałoby się jakoś zwiększyć przepustowość tej drogi. Skupimy się na zbudowaniu najpierw infrastruktury. Myślę, że możemy tutaj zrobić sobie takie odbicie, skoro i tak już tutaj złamaliśmy trochę tego naszego grida. Zawsze się zastanawiam, jak to doprowadzić tak, żeby to najmniej zabrało nam, kurczę, tego... Oje, co ja tu zrobiłem? Dobra, widzowie, nie patrzcie na to. Tego nie ma. Dobrze, my się zajmijmy tym, po co tutaj przyszliśmy de facto. Czyli zbudowaniem mega kompleksu kopalni. Rozciągnijmy to tak bardzo jak się da. Jaki cudowny widok. Czy wy to widzicie? Mamy tutaj pracowników, powolutku to idzie. Na szczęście nie musimy mieć nikogo wykształconego, co trochę podważa moją teorię o budowaniu tych szkół kolejnych. No ale dobrze. Rozwińmy sobie jeszcze bardziej to. O tak, już czuję ten węgiel tutaj wpływający do nas. Ten pożar jest przerażający. Co by z tym kurde tutaj zrobić? Może samo wygaśnie. Kto wie. This is fine. Nadal mamy za mało węgla? No nie, no. Ja już myślałem, że jest dobrze. Pewnie ludzie narzekają na właśnie, na internet i na pocztę. Wysokie podatki. No myślę, że można kiedyś zrobić po prostu miasto z praktycznie zerowymi podatkami. To by było zabawne doświadczenie. Jeżeli chcecie coś takiego, to napiszcie w komentarzu. Powinniśmy zainwestować trochę w internet. Powinniśmy walnąć w tę wieżę. Niech będzie... Kurczę, tak najlepiej by to gdzieś tutaj zrobić. Tak, o! O, proszę bardzo. Okej, dobra, powinno być w porządku. Jak tam nasz węgiel? Nadal nie ma pełnej skuteczności. To niedobrze. Zrobiłem jedną rzecz źle. Ponieważ chcę tutaj doprowadzić pracowników, muszę tutaj dać jakąkolwiek drogę, która będzie miała chodniki. A ja dałem jedyną drogę praktycznie, która nie ma tych chodników. Skoro chcę tutaj zrobić taki mały park przemysłowy,
Znaczy park jaki przemysłowy, park węglowy. To myślę, że przydałoby się tutaj bardziej pokombinować z parkingiem i właśnie z dostarczeniem tutaj większej liczby pracowników. No to chyba trzeba zainwestować w te busy. Jednak myślę, że jest to nieuniknione. Gdzie możemy je wstawić? Widzę, że już tutaj się bardzo fajne rzeczy robią, czyli piękne koreczki. Nad tym też trzeba będzie popracować. No jest to absolutnie obrzydliwy wjazd do miasta. Jeszcze tutaj się nam porobiły sygnalizacje, dlatego zamienimy to na stopy. Uwierzcie mi, dużo lepiej działa po prostu znak stop. Nie wygląda to jakoś tak mega głupio, że wiecie, wszyscy byle jak jadą. Przede wszystkim miasto zarabia. To jest ważne. Nadal płacimy za serwisowanie i surowce. Na eksporcie owszem zarabiamy fajne pieniądze, jednak nie jest to wystarczająco. Jak wejdziemy sobie na produkcję, to dalej mamy deficyt węgla. Deficyt węgla no, praktycznie jeszcze nam się pogłębił, więc super. Dobra, inwestycja w transport jest wymagana. Trzeba w końcu tutaj doprowadzić dobry transport, żeby było 100% wydajności. Poszerzyć to o kolejną kopalnię. Powiększymy, myślę, i te osiedle, i te, ponieważ mamy ogromne zapotrzebowanie na to. No i moi drodzy, Śląsk. Śląsk będzie wielki ponownie. Ponownie będzie przeogromnym eksporterem węgla, ale to dopiero w następnym odcinku. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku City Skylines 2. Cześć, cześć!